Siemanko, z tej strony Wiras. Dzisiaj chciałem przedstawić Wam test broni rtęciowy LKM. Karabin ten należy do kolekcji Cyberzestaw. Możliwy był do zdobycia podczas wydarzenia w Burzę 2018. W tej chwili nie można go zdobyć w żaden sposób. Jest to karabin szturmowy, neonowy, lekki karabin maszynowy, zadający duże obrażenia. Dobry do utrzymania ciągłego ognia dzięki średniej szybkostrzelności i ogromnej pojemności magazynka. Wyjątkowo niecelny podczas prowadzenia ostrzału w ruchu, zadaje obrażenia od energii, jest więc dość skuteczny w walce ze wszystkimi wrogami żywiołowymi. Broń dostałem od kolegi Wojciecha, ponieważ sam nie mam schematu. Zrobiona jest na jasnordzeń. Na pewno ciut mocniejsza byłaby na słońce, ale za to miałaby mniejszą trwałość. Teraz zobaczmy perki. Pierwszego nie da się zmienić, żywioł energia jest na stałe. Dalej mamy dwa razy obrażenia krytyczne, wskaźnik trafień krytycznych, czyli broń typowo pod obrażenia krytyczne. I w czwartym jest stabilność broni. To musi zostać, ponieważ broń ma bardzo duży rozrzut. W szóstym mamy trafienie 5 razy pod rząd w jeden cel powoduje niewielką eksplozję, która zadaje 70% bazowych obrażeń wszystkim wrogom w promieniu pół pola od celu. Jest to bardzo dobry szósty perk. Statystyki. Obrażenia dość spore. Obrażenia w głowę wiele się nie różnią, więc nie musimy jakoś tam super celować. Średnia szybkostrzelność, duża szansa i obrażenia krytyczne, zasięg standardowy dla karabinów szturmowych, trwałość też standardowa, czas przeładowania dość spory, no ale tego nie możemy zmniejszyć, ponieważ mamy ustawioną stabilność. Zobaczmy oddział. Na głównego bohatera wybrałem Łupi Orzecha, ponieważ ma największe wsparcie do karabinów szturmowych. Na pole wsparcia wybrałem żołnierz, mistrzowski grenadier, ponieważ zwiększa obrażenia broni szturmowej o 24%. Taki sam profit ma też żołnierz berserker. Jeśli nie mamy żadnego z nich, możemy wybrać na przykład żołnierz sierżant, który zwiększa obrażenia krytyczne broni szturmowej o 72%. Na pole taktyczne wybrałem kowbojkę błyskawice, ponieważ 110 zabitych wrogów powoduje wybuch. Teraz pokażę Wam porównanie broni na postaciach bez premii i na naszym oddziale. To teraz idziemy trochę postrzelać. Jesteśmy na setnym poziomie mocy misji. Ja mam 127, broń ma 130 i bohater też ma 130 mocy. Najpierw maksymalna szybkostrzelność. No szybkostrzelność jak na karabin szturmowy taka średnia, tak jak było napisane. Odrzut. Odrzut jest spory, mimo tego, że na perku jest stabilność. Bez profitu stabilności gra byłaby niemożliwa. Mam jakąś pierwszą grupkę. Ze zwykłymi pustakami broń sobie radzi bez najmniejszego problemu. Idziemy poszukać czegoś mocniejszego. Mamy mgielne. Mgielne też bez najmniejszego problemu. Broń ma bardzo mocne obrażenia krytyczne. I dodatkowo co piąty strzał jest wybuch. To się bardzo ładnie kumuluje. Mamy kolejne mgielne. Mgielne żyją do pierwszego wybuchu. Chciałem jeszcze znaleźć gruchotacza. Ciekawe, czy on też będzie do pierwszego wybuchu. Udało się nam znaleźć gruchotacza. Nie tak szybko jak ze zwykłymi mgielnymi, ale też bardzo szybko. Rtęciowy LKM jest bardzo dobrą bronią. Jeśli chodzi o LKM-y, ja postawiłbym go na pierwszym miejscu.
Najbardziej lubię z niego strzelać. To jest kolejny gruchotacz. Nie ma najmniejszego problemu z zabiciem gruchotacza na setnym poziomie. To już wszystko, co mogę powiedzieć o tej broni. Mamy dla Was kolejny konkurs. Wygrać można właśnie takiego LKM-a 130. I do tego jedną broń 106 z moich schematów. Dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam na kolejny odcinek. Siemaneczko.